Cześć, witajcie. Dzisiaj trochę inaczej, bo z kościoła obchodziły dzisiaj święto 29 września świętych archaniołów, świętego Michała, Gabriela i Rafała. W związku z czym chciałbym wam opowiedzieć pewną historię związaną ze świętym Michałem Archaniołem i z pewną kapliczką, którą wam ukazywałem w maju. Pamiętacie ten challenge, który robiłem? I zapalałem lampki pod kapliczkami i jedna szczególnie wam się spodobała i przykuła waszą uwagę, zdobyła jakby najwięcej interakcji w internecie. No właśnie. Właśnie pokażę wam i zobaczymy, czy pamiętacie. A no właśnie, pamiętacie? To jest ta nasza kapliczka świętego Michała Archanioła, która zdobyła swego czasu tak dużą popularność w internecie. Właśnie, to ta kapliczka świętego Michała Archanioła. W środku, jak wiecie, była figura świętego Michała Archanioła, a pod tą figurą znajdowały się szczątki pierwszej figury, która była u nas w kościele, a potem właśnie w tej kaplicy. Dzisiaj z racji święta świętego Michała figurę mamy w kościele, tą z kaplicy, i którą procesją odprowadzimy po południu z powrotem do kaplicy. Właśnie ją wam pokażę. O, tutaj mamy tą figurę świętego Michała Archanioła z naszej kaplicy. Tak ona się prezentuje. A ja już zaczynam opowiadać historię ze szczątkami pierwszej figury świętego Michała Archanioła z naszej parafii. Wejdziemy sobie do środka teraz. Pokażę wam szczątki pierwszej figury, którą właśnie skradziono z tej kaplicy i niestety zbezczeszczono. A no właśnie, tak. W tej kaplicy wyglądają szczątki pierwszej figury świętego Michała Archanioła. Nie wiadomo, kto to zrobił i w jakim celu została skradziona, zniszczona. Z daleka w ogóle przypomina to jakieś szczątki ludzkie. A jak się przyjrzymy, to po prostu ktoś, kto rozbił tą figurę, no robi ją po prostu na równe kawałki wymierzone. Niesamowicie. Początek tej historii zaczyna się od tego, że ktoś doniósł właśnie do naszego księdza proboszcza, że tej figury nie ma. Po prostu nie ma jej w kaplicy. I rozpoczęły się poszukiwania. Trwały one kilka dni. Nie mogliśmy jej znaleźć. Wszyscy byli jakby smutni, zawiedzeni całą tą sytuacją. I po kilku dniach miejscowy, nasz mieszkaniec, rolnik, znalazł szczątki tej figury u siebie na polu, obok swojego pola, bodajże chyba w rowie. Zniszczono właśnie na tyle kawałków. Ogromny smutek i żal tego, co się wydarzyło, to, co się stało. Niesamowita historia. A ta pierwsza figura, którą właśnie tu widzicie, te szczątki, była u nas, gdy nawiedzili nas Michalici ze swoją figurą świętego Michała Archanioła z Gargano i po tym jakby nawiedzeniu świętego Michała, nasz ksiądz proboszcz postanowił zakupić figurę, aby i u nas święty Michał był czczony. No i właśnie, później zakupiliśmy, ksiądz proboszcz zakupił figurę i ustanowił tą kaplicę kapliczką świętego Michała Archanioła. Niesamowita historia, bardzo nam leżała na sercu. Udało się odnaleźć niestety szczątki tej figury. Pozbieraliśmy, ksiądz pozbierał to wszystko do właśnie takiej szklanej urny, aby każdy mógł zobaczyć, co z niej zostało. Mamy teraz nową, piękną figurę świętego Michała i zawsze w święto, już od tych kilku lat, 29 września, przeważnie, no dzisiaj jest niedziela akurat, ale przeważnie było to w tygodniu i zawsze o 5 rano mieliśmy mszę świętą, a po mszy świętej procesyjnie
z kościoła nieśliśmy tą figurę z powrotem tutaj, do kaplicy. Jak widzicie, kaplica świętego Michała Archanioła cały czas jest. Dużo osób chodzi się tu modlić, wiele łask można wyprosić w tej kaplicy. Dzisiaj po południu zachęcam i zapraszam. Będziemy właśnie szli procesyjnie z kościoła, z naszą figurą tutaj do kaplicy świętego Michała Archanioła. Urywek z naszej procesji na pewno puszczę gdzieś przy okazji. A teraz wszystkich serdecznie pozdrawiam. Życzę miłej niedzieli i opieki świętych archaniołów, świętego Michała, Gabriela, Rafała oraz naszych aniołów stróżów. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.